Macie? Chyba słyszeliście o Madice i Elisabeth z czerwcowego wzgórza? Pamiętacie, że były na wycieczce? A Madika zeskoczyła z dachu drewutni i prawie się zabiła? Dita! Jaka flejka! Abe miał różne zwariowane pomysły. Na przykład tego wieczoru, kiedy zabrał Madikę do pralni, której straszyło. Teraz zbliżamy się do zagrody Cathold, w której mieszkał Emil. Tam stoi Alfred. Pewnej niedzieli w Cathold było przyjęcie. Goście byli w drodze, a na maszt ciągnięto flagę. Ha, ha, akurat. Emil wciągnął na maszt małą Idę. Za karę Emil musiał siedzieć zamknięty w stolarni, jak zwykle, kiedy coś spocił. Gode Gud, var har Emil tagit vägen? Ale w stolarni nie było Emila, bo uciekł i schował się w spiżarni. Tam zasnął, a wokół niego leżało dużo skórek od kiełbasy. Emil urządził inne przyjęcie w drugi dzień świąt. Zaprosił do Cathold wszystkich biednych, głodnych mieszkańców przytułku na ucztę. Ten Emil to miał dobre serce. Zauważyliście, że lecimy? Te światła tam w dole to na pewno Sztokholm. A tam jest dom braciszka. Jak zwykle siedzi i czeka na Carlsona. Carlson jest przystojnym, nadzwyczaj mądrym i dość tęgim mężczyzną w silnym wieku. I przylatuje, kiedy chce. Carlson mieszka w domku na dachu. To tutaj. Ojej, jak tu wygląda. Nie zostaniemy tu. Co się z nami stało? Zmniejszyliśmy się. Jesteśmy tak mali jak Nils Paluszek. Nils był wielkości kciuka i mieszkał pod łóżkiem Bertila, a właściwie piętro niżej, gdzie wynajmował pokój od szczura. Bertil chciał być tak mały, jak Nils Paluszek, żeby mogli się razem bawić. Dobrze być tak małym, że można kąpać się w cukierniczce. Oj, co za burza! A my jesteśmy w środku lasu. Już wiem,
To las Matisa, w którym mieszkają zbójnicy. I podstępne szaruchy za kamieniami. A pupiszonki w swoich norkach pod korzeniami. A tam siedzą Ronia i Birk. Ronia, siostra mi. Wyprowadzili się do niedźwiedziej groty, żeby mieć spokój i być z dala od kłótni pomiędzy zbójcami Matisa a zbójcami Borki. Przy diabelskiej czeluści stali zbójcy Matisa i byli wściekli na zbójców Borki, którzy bez pozwolenia wprowadzili się do zamku. Ale w końcu pogodzili się, a kiedy nareszcie przyszła wiosna, Ronia z radości wydała swój wiosenny okrzyk. A co tu się stało? Pali się. To tutaj Jonatan wziął swojego chorego, młodszego brata na plecy i wyskoczył przez okno. Jonatan umarł, gdy wyskoczył i biedny Sucharek został sam. Ale pewnego wieczoru przyleciała śnieżna biała gołębica i usiadła na parapecie, a Sucharek od razu wiedział, że to Jonatan. Ja kommer, Jonatan, jag kommer. Jonatan opowiadał kiedyś Sucharkowi o Nangijali, krainie, do której przychodzi się po śmierci. Sucharek też poszedł do Nangijali, do Doliny Wiśni. Siedział tam Jonatan i łowił ryby. Nic dziwnego, że Sucharek się ucieszył. Ale w Nangijali była też Dolina Dzikich Róż, która nie była wolna. Rządził nią okrutny Tengil i jego jeszcze okrutniejszy smok Katla. Lecz mieszkał tam i miły staruszek Mateusz. Jonatan i Sucharek ukryli się u niego, zanim wyruszyli do kraju Tengila. Ich droga prowadziła przez most nad strasznym wodospadem Karna. Tam po raz pierwszy zobaczyli Katlę. Smoczycę z zamierzchłych czasów. Jonatan, you're A później odbyła się wielka bitwa o wolność, w której wyzwolono Dolinę Dzikich Róż, a Jonatana poparzył ogień Katli i nie mógł się ruszać. Kiedy siedzieli na skale tuż nad przepaścią, Jonatan opowiedział, jak cudownie jest w Nangilinie. Wtedy Sucharek wziął brata na plecy i skoczył w przepaść i dojrzeli jasne światło Nangilimy. Jonatan, ja się jęcę! Nangilina, ja się jęcę!